Zapraszamy Państwa dzisiaj do wysłuchania koncertu, który odbędzie się w ramach projektu z programu Niepodległa. Tytuł koncertu związany jest z muzyką, z pomnikiem powstańców śląskich, który znajduje się w Katowicach. Ten koncert zatytułowany jest Z muzyką na skrzydłach niepodległości. Tak jak trzy filary, czyli trzy powstania śląskie w roku 1919, 20 i 21 sprawiły, że Śląsk ostatecznie został przyłączony do macierzy, tak my chcieliśmy wskazać na trzy filary muzyczne, które związane są z polską historią, tradycją i wreszcie pamięcią o tych czasach. Koncert usłyszycie Państwo w wykonaniu artystów Joanny Korpieli-Jatkowskiej, sopran, Janusza Kochuta, kompozytora, pianisty. Będę miała przyjemność grać na wiolonczeli. Nazywam się Urszula Mizia. Koncert organizowany jest w ramach programu Niepodległa przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne. Dzisiejszy koncert rozpoczniemy pieśnią z XIX wieku, która była bardzo popularna podczas powstań śląskich. Jak długo w sercach naszych. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi. Słyszą Państwo pieśń patriotyczną, hymny patriotyczne, to co jednoczyło Polaków, mimo że był czas, kiedy nie mogli oficjalnie mówić, że są obywatelami Polski. Tworzyły wtedy wspaniałe postacie, Feliks Nowowiejski, wcześniej Karol Kurpiński, to wielkie nazwiska i wielcy kompozytorzy, którzy właśnie ten rodzaj muzyki również tworzyli dla wszystkich i ku pokrzepieniu wszystkich serc. Rota. Pieśń napisana do poezji Marii Konopnickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. Prawykonanie tej pieśni odbyło się w 1910 roku podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w 500. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, król.
gonić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył. Krzyżacka zawierucha, twierdzą na będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie nie. Pierwsza brygada, czyli legiony, pieśń Piłsudczyków. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos, legiony to krwi wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasze życia, los na stos. Silni, tworzymy Polskę przodków mit, że wy w tej pracy nie dość pilni, zostanie wam potomnych wstyd. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasze życia, los na stos. Morze nasze morze, hymn marynarki wojennej, pieśń z lat 30. poprzedniego stulecia. Słowa i muzykę napisał kapitan Adam Kowalski, kapitan marynarki wojennej. Wiernie Ciebie będziemy strzec, mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą, my strażnicy Ciebie będziemy strzec, mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdyni nam. Własna flota, choć nie duża, czujnie strzeże portu
Zagramy teraz hymn kaszubski. Podobnie jak Morze nasze morze, została to piosenka wybrana do naszego repertuaru z tego względu, że w 1920 roku część Polski odzyskała dopiero niepodległość. Było to właśnie Pomorze, a także nasz tutaj Śląsk. W 1920 roku nastąpiły zaślubiny Polski z morzem, gdzie generał Haller wrzucił do Bałtyku pierścień. Ojcowski dom, hymn powiatów skoczowskiego, cieszyńskiego i bielskiego. Słowa i muzykę napisał działacz zaolziański Jan Kubisz. Ojcowski dom to istny raj, dar ojca nie. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Tuś się dzieci. Trzeci filar to pamięć. Współcześni kompozytorzy, współcześni twórcy również inspirują się tymi niezwykłymi czasami. Nadal powstają kompozycje, takie jak na przykład kompozycja Janusza Kochuta, kantata Niepodległość, która powstała w wyniku konkursu kompozytorskiego, ale jest już dzisiaj nagrodzoną kompozycją. Jej fragmenty również Państwo usłyszycie. Zaśpiewamy teraz fragment kantaty Niepodległość Janusza Kochuta do słów Cypriana Kamila Norwida. Moja piosenka druga. Muzyka.
Zaginął jak jego ojciec. Gdzie mój dziadek? Gdzie mój dziadek? Zaginął.
Drugim bardzo ważnym filarem związanym z koncertem jest wskazanie na bezimiennego bohatera odzyskiwania niepodległości, którym był prosty lud polski. Śląsk Cieszyński, Księstwo Cieszyńskie aż do Bielska nie przez 125 lat nie posiadało niepodległości, ale przez ponad 500. W 1327 roku zostaliśmy oddani jako ziemie lenne Janowi Luksemburczykowi i od tego czasu właściwie już nie przynależeliśmy do macierzy. Tak więc ten czas wielu set lat był jednak czasem, kiedy z pokolenia na pokolenie polskość była zachowywana i gdy faktycznie ta niepodległość miała się zbliżać, a nastąpiło to w roku 1920 i my w tym właśnie czasie obchodzimy dokładnie setną rocznicę przyłączenia Śląska Cieszyńskiego, Bielska do macierzy, to okazało się, że w tych rejonach żyją ciągle Polacy. Jak to było możliwe? Otóż było możliwe właśnie dzięki zachowaniu tradycji, dzięki zachowaniu melodii ludowych, dzięki zachowaniu różnego rodzaju sposobów bawienia się, przekazywania treści w języku polskim. Stąd też w naszym programie i impresje związane z muzyką Beskidu, oczywiście szerzej Karpat, również z muzyką śląską. Polska mowa i polska kultura przetrwała przede wszystkim dlatego, że podczas zaborów kultywowali ją prości ludzie. I teraz wiązanka pieśni góralskie. Thank you.
Hej, powiadali, hej, powiadali, hej, ze Janicka porumbali. Hej, porumbali go orawiany, hej, za łowiecki, za barany. Hej, porumbali go orawiany, hej, za łowiecki, za barany. Jeszcze raz dzisiaj kantata Niepodległość, tym razem finał. Słowa Mirosław Bochenek, muzyka Janusz Kochut. Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, która zmienia. Czas docenić, czym jest Polska. Niech żyje w każdym z nas chociaż jej cząstka. Kręci się świat, pisze przedziwną powieść. Kim będzie za ich lat współczesny człowiek? Człowiek. Nie bójmy się o kształt kraju spierać. Niewybaczalny grzech to milczeć. Najwyższy czas docenić, czym jest Polska. Niech żyje w każdym z nas chociaż jej cząstka. Kręci się świat, pisze przedziwną powieść. Kim będzie za ich lat współczesny człowiek? Człowiek. Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, która zmienia. Hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego. Słowa napisał Józef Wybicki, autor melodii nieznany. Hymn powstał jako hymn Legionów Polskich w 1797 roku we włoskim miasteczku Reggio Emilia. Jeszcze Polska nie zginęła. Do Polski za twoją przodem.
Znajdujemy się w niezwykłym miejscu, które również jest związane z bardzo pięknymi treściami patriotycznymi, dworku Zofii Kossak-Szczuckiej. Po linii rodzinnej była kształcona w kierunku plastycznym, studiowała m.in. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale również w Genewie. Jednak ostatecznie swym talentem pisarskim sprawiła, że mamy bardzo wiele ciekawych jej utworów. Debiut, który był powieścią biograficzną, opowiadał o losach jej rodziny na Wołyniu w latach 1917-1919. Ten debiut nastąpił w 1922 roku. Zofia Kossak przeżyła tam i wystąpienia chłopskie, i najazd bolszewicki, rewolucję, ale w swojej powieści nie tylko opowiada o zakładzie swojej rodziny, ale również o wielu, wielu miejscach, w których znajdowały się polskie rodziny. I po latach, na podstawie właśnie tej powieści, naukowcy odtwarzają miejsca, które dzisiaj nie istnieją, odtwarzają rodziny, które tam mieszkały i próbują również odtworzyć dziedzictwo kulturowe i również bogactwa, które straciliśmy poprzez te zawieruchy historyczne. Zofia Kossak do wojny, przebywając już tutaj w majątku rodzinnym, bowiem tutaj z powrotem wróciła po śmierci swojego pierwszego męża, napisała aż 27 różnych utworów literackich. Między innymi warto tutaj wspomnieć o nagradzanej i przetłumaczonej na wiele języków, na właściwie wszystkie języki europejskie, powieści historycznej Bez oręża. Ta powieść wielokrotnie była nawet wznawiana, była w języku hiszpańskim, angielskim, duńskim, tam są dwa wznowienia, w języku słowackim, czeskim, w języku niemieckim, w języku szwedzkim. I wreszcie w Stanach Zjednoczonych w latach 70. była nawet książką roku. Doczekała się 750 tysięcy edycji, tak więc była swego rodzaju rekordzistką, jeżeli chodzi o polską powieść wydaną w Stanach Zjednoczonych.